jesteście gotowi i gotowe wyruszyć właśnie teraz ulicami stolicy tego kraju? Odmieni oblicze ziemi, tej ziemi! Dziękujemy, twoja sala! Ja będę przemawiać właśnie tak, a ty rób swoje. Słuchajcie, witamy serdecznie wszystkie organizacje z całej Polski! Radne Szczecin, Pęczówkę, Stonewall, Radne Warszawa, kampania z kim homofobii, miłość i wybrudza! Pęczowe Opole! Oraz wszystkich organizatorów Marszu Równości, bo w tym roku pobijamy rekord. Jest chyba już ponad 20 marszów w tym roku. Tak, jest brawa dla wszystkich miast, które, tak jak Warszawa, zdecydowały się maszerować w Marszach Równości. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z Państwem, jestem tutaj z Wami i że możemy otworzyć Paradę Równości pod patronatem prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Od samego początku, jak pamiętacie, jeszcze w kampanii wyborczej mówiłem, że Warszawa jest dla wszystkich i zależy mi bardzo, żeby Warszawa była otwarta, żeby Warszawa była tolerancyjna. I dzisiaj dokładnie taka jest. Zobaczcie, jakie piękne słońce nam dzisiaj przyświeca. Widzę tutaj samych uśmiechniętych ludzi z bardzo dobrą energią i za to chciałem Wam bardzo podziękować, że jesteście tutaj wszyscy i się po prostu uśmiechacie do siebie. To, co chciałem powiedzieć, słuchajcie, bo to jest niesłychanie dla mnie istotne, a mianowicie nie każdy musi chodzić na Paradę Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. To jest niesłychanie istotne. To nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest lewicowy, czy ktoś jest liberalny, czy ktoś jest konserwatywny. To są po prostu prawa człowieka i w otwartych miastach my musimy tych praw przestrzegać. Miejmy nadzieję także, że w całych otwartych państwach. I dokładnie tak, jak nie każdy musi być na Paradzie Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. Tak samo nie każdy musi chodzić w niedzielę do kościoła, ale powinien szanować tradycje i ludzi, którzy myślą inaczej. I dlatego dzisiaj bądźmy tu razem, uśmiechajmy się do siebie i po prostu dobrze się bawmy. Moi drodzy, dzisiaj rano myślałam, że to będzie ostatnia parada, jaką zrobię, ale jak widzę tutaj was wszystkich, to poza tym, że chce mi się płakać, to jestem pewna, że będę robić te parady do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Bardzo was proszę, przechodźcie do tyłu, bawcie się bezpiecznie, nie poddawajcie się prowokacjom. Pamiętajcie, oni nie mogą nas uciszyć. Nas jest więcej, jesteśmy głośni, jesteśmy szalenie ważni i nasze postulaty są ważne. Bo dzisiaj zamierzamy pokazać, że Warszawa na zawsze już będzie miastem dla wszystkich! 86% pedofili wykorzystujących seksualnie chłopców deklaruje się jako homoseksualiści. 70% zachorowań na AIDS dotyczy homoseksualistów. Chcę uczyć dzieci. 4-latki masturbacji, 6-latki wyrażenia zgody na seks, 9-latki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu. Czyny pedofilskie zdarzały się wśród homoseksualistów 20 razy częściej niż przeciętnie. Homoseksualiści 100 razy częściej zapadają na HIV i AIDS. 31% dzieci wychowywanych przez lesbijki i 25% dzieci wychowywanych przez pederastów jest molestowanych seksualnie.
czyny pedofilskie zdarzają się wśród homoseksualistów 20 razy częściej niż przeciętnie. Thank you.